W dzisiejszym odcinku postaram się Państwu odpowiedzieć na pytanie, ile jajek możemy jeść dziennie, by pozostać zdrowym. Większość uwielbia jajka. Wiemy, że jest to jeden z najbardziej pożywnych produktów spożywczych na świecie. Niemniej jednak wokół jajek narosło wiele kontrowersji. Wiele badań naukowych popiera spożywanie jajek, inne natomiast negują tę zasadność, wskazując na to, że mogą prowadzić do powstawania miażdżycy. A to za sprawą tego, że żółtko jajka jest bardzo bogate w cholesterol. A cholesterol w nadmiarze od dawna postrzegany jest jako jeden z czynników sprawczych właśnie powstawania miażdżycy. Istnieją liczne metaanalizy, które wskazują na to, że cholesterol w nadmiarze może być łączony ze zwiększonym ryzykiem rozwoju miażdżycy. Mówię o tym badanie na przykład z 2016 roku, czy metaanaliza z 2015 roku, w których to badaniach, a tutaj prezentuję tylko dwa z kilkudziesięciu, naukowcy widzą zależność między podwyższonym poziomem cholesterolu a ryzykiem rozwoju miażdżycy. Więc z jednej strony jesteśmy przestraszeni cholesterolem, który może pochodzić z jajek, ale z drugiej strony jednak wiemy, że cholesterol jest niezmiernie potrzebny w naszym ciele. Przecież jest głównym budulcem naszej błony komórkowej, ale także produkuje nasze hormony płciowe, czyli estrogeny, czy męski hormon płciowy, czyli testosteron. No i zanim zabłądzimy w gąszczu informacji, rozpocznijmy od najważniejszych podstaw. Nasza wątroba produkuje cholesterol adekwatnie do potrzeb organizmu. Natomiast jeśli dostarczamy cholesterol wraz z pokarmem, to wątroba produkuje mniej cholesterolu właśnie po to, by uniknąć nadmiaru cholesterolu w naszym ciele. I sytuacja ma się także oczywiście odwrotnie. Jeśli dostarczamy mniej cholesterolu z pożywienia, wątroba pracuje wtedy mocniej i dostarcza nam go więcej. Zależności tych dowiedziono w 1996 roku w badaniu naukowym, którego tytuł brzmi następująco: karmienie dietetycznym cholesterolem hamuje syntezę cholesterolu u ludzi. Więc podsumowując tę pierwszą część rozważań o jajkach, które są bogatym źródłem cholesterolu oczywiście, jak widzimy, nasz organizm jest przystosowany do utrzymania stałego poziomu cholesterolu. No to teraz przejdźmy do ilości jajek. Jedno jajko zawiera w swoim żółtku około 190 mg cholesterolu, co stanowi 65% zalecanego dziennego spożycia. Zatem, jak nie trudno obliczyć, dziennie nie powinniśmy spożywać więcej niż mniej więcej 2 żółtka, co nie oznacza 2 jajka. Możemy spożywać jajka bez żółtek. Ale jeśli zdecydujemy się na jajka z żółtkami, to 2 jajka powinny być ilością maksymalną. Natomiast ogólne prozdrowotne wytyczne mówią dzisiaj o tym, że powinniśmy spożywać maksymalnie 2-3 żółtka tygodniowo. Nie wiem, na jakiej podstawie akurat administracyjnie ktoś ustalał takie wartości do spożycia dziennie, tym bardziej, że te dane administracyjnie potem przekładają się na ogólne wytyczne żywieniowe dla dietetyków czy dla lekarzy, skoro znalazłem opracowanie naukowe, w którym całkowicie obala się te nieuzasadnione ograniczenia. I oczywiście odnośnik do tego badania naukowego i wszystkich innych, na podstawie których tworzę ten odcinek, jak zawsze umieszczę w opisie tego filmu. Tak jak powiedziałem wcześniej, 2 pełne jajka, czyli białko i żółtko, spełnia warunki zalecanego dziennego spożycia. No i jak się okazuje, spożywanie 2-3 jajek dziennie, a nie 2 jajek tygodniowo, razem z żółtkiem oczywiście, bo o tym mówimy, powoduje wymierne korzyści dla naszego zdrowia, ponieważ jajka pomagają nam obniżyć trójglicerydy we krwi, podnoszą nam poziom tak zwanego korzystnego cholesterolu HDL, prawidłowo bilansują nam cholesterol LDL, ten nazywany tym złym cholesterolem. Co najważniejsze także, wzrasta nam poziom przeciwutleniaczy, czyli zeaksantyny oraz luteiny, które wspaniale chronią nasze oczy. A jajka są właśnie bardzo bogate w te przeciwutleniacze. Niestety, z naukowego punktu widzenia nie dysponujemy na dzień dzisiejszy innymi miarodajnymi badaniami,
których podawano by ludziom większe ilości niż na przykład 3 jajka dziennie. Zatem z naukowego punktu i dowodowego punktu widzenia nie jesteśmy w stanie ocenić, co by się działo, gdyby ktoś spożywał na przykład 10 jajek dziennie, czy przyniosłoby nam to większe korzyści, czy dla naszego organizmu, czy mniejsze. Mówimy tutaj oczywiście o wiarygodnych badaniach przeprowadzonych na dużej ilości osób, a nie o badaniu na zasadzie jednego przypadku, bo te w statystyce medycznej mają niewielką wartość. Chociaż jako ciekawostkę zdradzę Państwu jeden przypadek odnotowany na świecie, to znaczy udokumentowany, z 1991 roku, w którym 88-letni mężczyzna zjadał aż 25 jajek dziennie i mimo to miał normalny poziom cholesterolu i był zupełnie zdrowy. Co, jak mówię, niestety z naukowego punktu widzenia nie stanowi reguły, bo jeden przypadek to jest za mało, by wyciągać ogólne wnioski. Zatem, podsumowując, na bazie obecnych dowodów naukowych jedzenie do 3 jajek dziennie, ale łącznie z żółtkami, jest absolutnie bezpieczne. Możemy dziennie jeść więcej jajek, jeśli z każdego kolejnego jajka oczywiście wyciągniemy sobie żółtko. Nieuzasadnione zatem wydają się ograniczenia do 2 jajek na tydzień, a wręcz przeciwnie. Jajka powinny stale gościć w naszej diecie, ponieważ są doskonałym źródłem licznych związków odżywczych. Posiadają w swoim składzie pełnowartościowe białko, a także pełen zestaw aminokwasów. W jajku posiadamy najdoskonalszy aminogram, zawarty oczywiście w produktach pochodzenia zwierzęcego. Czyli mamy najbogatsze źródło aminokwasów, które potem będą budowały nasze białka w naszym ciele. Tutaj na uwagę zasługuje także wysoka zawartość aminokwasów egzogennych, czyli takich, które muszą być dostarczane wraz z dietą, gdyż nasze ciało nie jest w stanie ich samo sobie syntetyzować. Mowa tutaj o walinie, tryptofanie, treoninie, metioninie, leucynie, lizynie, izoleucynie czy argininie. Ponadto jajka zawierają cenne kwasy tłuszczowe, są także bogatym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina A, D, E oraz witamina K. Zawierają w sobie jod, cynk, fosfor, miedź, żelazo i witaminy z grupy B. Ponadto, tak jak mówiłem wcześniej, w jajkach można znaleźć bardzo unikalne związki, takie jak na przykład luteolina, które wspomagają nasz wzrok, czy cholina, które wspomagają nasz układ nerwowy i, co najważniejsze, normalizują poziom homocysteiny. A na dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek będzie dla kogoś z Państwa przydatny i korzystny. Dziękuję bardzo, że spędziliście Państwo ze mną dzisiaj czas. Jak zwykle zapraszam na następny odcinek. Dziękuję i do usłyszenia.